Dlaczego myślisz, że powstaną kiedyś urządzenia, które będą mówiły, w jakim momencie teraz właśnie, jakie energie oddziałują na dane miejsce? Tak, ale to jest związane z tą matematyką sześćdziesiątną. A na razie walczymy z ułamkami, na razie sobie wymyślamy, jak wymyślamy sobie te choroby, substytut, żeby jakoś te luki zapełnić w środowisku naukowym. Tak samo w nauce, w matematyce się wymyśla ułamki, żeby wyciągnąć pierwiastek z dwóch i nie wrócić z powrotem do tej samej liczby, tylko powiedzieć, a tam to jest taki 1,9999, no ale to jest ważne, prawda, no bo jeśli, no właśnie na prelekcji ten Artur pokazał, o ile, jak to jest ważne, nie, taki niby malutki detalik, że to się nie zgadza. I żeby to wszystko poobliczać, to jak będziesz multiplikował taki jeden błąd razy ileś tam ileś, to naprawdę robi totalne rozjechanie się wszystkiego, nie. To tak jakbyś robił operację na sercu, robot by miał robić, i byś mu tam wprowadził pewne dane, mówisz tak ogólnikowo to gdzieś tam, nie? I on ci nagle przetnie jakąś aortę albo jakiś nerw, nie, za coś, no to jest jednak niebezpieczne. Także odpowiadając na twoje pytanie, to jest matematyka, astrologia powiązane ze sobą, nie? Także no to musi dojść do oświecenia i do rozwoju tutaj tej nauki. Ona będzie coraz bardziej, będą ludzie szukać, naukowcy też będą się ku temu jakby drążyć, żeby jednak dojść, podważyć ten stary system, który tak naprawdę jest taką nakładką informacyjną. Uczy się nas, tak samo jak o tych piastach, uczy się nas, że tak już jest, no ale są coraz więcej konferencji, że piastowie to była dynastia piastów, którzy tam zeszli z pola, ziemniaki wykopywali i sobie założyli ród, nie? Nie było kiedyś czegoś takiego, to w ogóle nie do pomyślenia to było, że jak nie ma ciągłości urodu krwi, to że jakieś kilka zgraja wieśniaków wejdzie z pola i dzisiaj idziemy do remizy i zakładamy sobie ród piastów, nie? No a oni na tak uczą, wiesz. I tutaj właśnie to, co ja chciałem pokazać z mojej strony, bo przy okazji tego, to jest właśnie ta genetyka i o, tutaj mam tych golców i tu mamy wspólne cechy. Jest to wodnik, tu oni też wodnik, 75 z roku, nie? Blisko, Żywiec, Chrzanów, to tutaj jest też blisko podobieństwo. No i tutaj na przykład mamy moją haplogrupę R1A1A1G2. I co ciekawe, w tym projekcie Geno2 oni znają ten mój marker i jak robią jakieś badania archeologiczne, to widzą, gdzie ten mój przodek był i gdzie tam odkopali go, i to jest jakby przodek sprzed tam 1000 lat. Nie? I taka ciekawa sprawa, bo tutaj mam, jest taki grób Cedynia 558, to jest nazwa grobu, który tam wykopali zwłoki. Bitwa pod Cedynią. Tak, no ale to było w okresie, kiedy tutaj tereny Mieszko I zaczął walczyć na terenie Wielkopolski i nawet jest informacja, że było 90 grodów słowiańskich, ale odkąd przyszedł Mieszko I, zostało ich 20. Ciekawa sprawa, nie? To musiał z nimi walczyć. Czyli musiał z tymi naszymi miejscowymi walczyć, czy jak on walczył, to musiał skądś przyjechać, prawda? Czyli nie być tym Słowianinem. I ciekawa sprawa, bo tutaj masz ten ród mój L260 i tutaj on, widzisz, nawet do Gotlandy się ciągnie, tam Norwegia. Cedynia 558. 990 rok do 1154 naszej ery. Wspólny przodek, 2000 lat przed naszą erą. Zmarły w grobie oznaczonym Cedynia 558, czyli wiesz, linia ojcowska, no nie? I co ciekawe, to jest bezpośrednia linia. Początek tutaj piastów, którzy przyjeżdżają nie wiadomo skąd. Nikt nie wie tego skąd, prawda? Ale chcę ci tylko pokazać, że jeśli moja linia typowo słowiańska jest R1A, tak się mówi ogólnie, R1A. Moja jest tutaj R1A1A1G2, czyli ta zachodniosłowiańska, prawda? Bo tam to te podgrupy, które się... Ciekawe, po której stronie walczyłeś. No, zaraz ci powiem. I jest tutaj zdjęcie z tych wykopalisk, jest to ten grób Cedynia 558, to jest nazwa grobu. I tu leży mój przodek, którego dzisiaj nie za bardzo tam poznaję, bo nie ma nic, nie? Bo same kości zostały. No, same kości. Tak trochę niepodobny do ciebie. No, ale z mieczem w środku, nie? No tak. Ja tam około 2 metrów
wysokości. O, to na pewno twój. No ale chodzi o Słowian, że Słowianie tacy byli, nie? Wysocy. I nawet ktoś tutaj odtworzył wygląd tego miecza, także dość mocno się tym grobem Cydynia 558 zainteresowali. No, tu są Rurykowicze, to mają haplogrupę N1C1, to Litwa, prawda? Mickiewicz, ten odłam. Ale co ciekawe, no ze Skandynawami. Rurykowicze to podbijali na Rosję, jak szli, prawda? Wikingowie, tam te rody. To jest właśnie ta N1C1. W Polsce jest jej do 5% ten N1C1. Także nie jest to polska haplogrupa, na pewno. Żmudzini i Litwini, to ona tam dominuje. W przypadku czeskich przemyślidów, rodu którego korzenie według legend sięgają plemienia Lemuzów, wynik uzyskano ze szczątków księcia Spyktogniewa I. Stwierdzono, że należał on do celtycko-germańskiej haplogrupy YDNA R1B. A przemyślidzi, no to wiadomo, Czechy i tutaj chrystianizacja była wtedy, kiedy i w Polsce, tam chyba rok wcześniej nawet. Badania budzą jednak wiele kontrowersji. Archeologom zarzuca się m.in. nietrafność w wskazaniu pochówku. No i tutaj Jagiellonowie bardziej byli tutaj związani z tą N1C1. I bardzo ciekawa rzecz. Dom Wettynów, który odegrał znaczącą rolę w historii Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, klasyfikują ród jako należący do R1B. A to już nie jest, mówicie, związane z nami. No bo wiadomo, Wettynowie to są te rody niemieckie. I to ten Edward VII, Jerzy V, Edward VI, Jerzy VI z Wielkiej Brytanii, wszyscy królowie Belgów, królowie Portugalii, Bułgarii. I tutaj końcem 2021 roku konsorcjum utworzone przez Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN, Wydział Historii i Wydział Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończyło realizację pierwszego polskiego projektu archeologicznego. Został on sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, a jego głównym celem było poznanie historii genetycznej populacji tworzącej państwo Piastów. I popatrz, jakie dziwne rzeczy się zaczęły dziać tutaj. Był fajny projekt, no nie, do tego. Pierwsza trudność. Cel mieli zbadać 500 próbek DNA tych Piastów, różnych tutaj na terenie całej Polski. Katedry, nie katedry. Gdy poznański biolog molekularny profesor Marek Figlerowicz w ramach projektu Dynastia i Społeczeństwo, Państwo Piastów, w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i gnomnicznych, jeździł po Polsce, by zgromadzić jak najwięcej próbek DNA Piastów, najczęściej wracał z pustymi rękami, bo z 500 pochówków należących do przedstawicieli rodu większość była naruszona lub zupełnie zniszczona, lub zanieczyszczone były próbki. I teraz, jak się to ma, taka informacja, według takiego dużego projektu, do na przykład testów DNA Tutenchamona, gdzie udało mi się zbadać Anglikom testy. A kiedy żył Tutenchamon, a kiedy piaskołodziej, nie? Czyli różnica jest kilku tysięcy lat. Także to jest trochę mała ściema. Mieli zebrać 500 próbek, a zebrali 30 i jeszcze mówią, że połowa jest zabrudzona. Tylko pytanie jest, dlaczego? No wiesz. Obiecanki, cacanki. I wyniki miały być w 2022 roku. Realizacja wspomnianego grantu rzeczywiście zakończyła się w grudniu tego roku i możemy zapewnić, że wszystkie zaplanowane w nim cele zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania dwóch najważniejszych publikacji podsumowujących wyniki badań, w związku z czym nie możemy podzielić się szczegółowymi informacjami na ich temat. Przykro mi, takie obowiązują nas zasady. Możemy jednak przekazać nieco statystyk dotyczących przeanalizowanych próbek. Tutaj ja bym chciał ich trochę naprowadzić, bo pomogłem trochę naprowadzić polskich naukowców, jaką haplogrupę genetyczną mogli mieć Piastowie. Są już 3 próbki zbadane Piastów i dominuje tam R1B. A mówiłem ci wcześniej, że to jest haplogrupa nie należąca do Polaków i Słowian, tylko do Wettynów, do rodów królów Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, prawda? Czyli masz historię państwa Mieszka, że zbierali kapustę i ziemniaki i poszli do remizy i mówią, zakładamy ród królewski, szlachecki. W tamtych czasach było to w ogóle nie do pomyślenia. Tam wieszano ludzi, jak się podszywali pod szlachcica, pod hrabiego, prosto takie. A tu nie ma takich pomysłów, a oni dopuszczają takie historie. Także próbki genetyczne wskazują na R1B, czyli popatrz, jak się teraz to układa. I teraz pytanie jest, z kim ten mój przodek w tym grobie pod Cedynią walczył? Bo na pewno nie walczył ze swoimi, prawda? Tylko walczył
z Piastami, bo tu jest informacja, że zamieszka, jak on tutaj zajmował te tereny Wielkopolski, było 90 mocnych grodów, z tego przy nim zostało 20, czyli wszystkich wykosił. I te tereny zaczął zajmować. Czyli nie układa ci się to w całość, że to już był, to już byli nasi, prawda? I ktoś przyszedł obcy i zaczął im tutaj bałamucić troszeczkę z tym wszystkim, nie? Akurat się to dziwnie zbiegło z chrystianizacją Polski. 966, 997, Czechy, Słowacja, Skandynawia, to wszystko jest w okresie paru lat. Czyli, żeby to dostosować do tego, trzeba było nam mówić, że my nie mieliśmy ciągłości historycznej, nie było w ogóle żadnych władców, nie było królów, nie było... No po prostu 200 lat wcześniej zeskoczyliśmy z tych puszczy, z tych drzew i wyprostowaliśmy się troszeczkę i zaczęliśmy chodzić. Podobnie było, widzisz, z tym, na Teneryfie z Guanczami, nie? Że Hiszpanie ich pokazują jako tacy zdeformowani, tacy półmałpy, półludzie z takimi maczugami, ze skórami, a przecież to było paręset lat temu jeszcze, nie? Kiedy oni tam żyli i wywozili jako niewolników do Ameryki. No także tutaj mówię ci, z zębów oraz fragmentu kości udowej księcia Janusza udało się wydobyć i wyizolować DNA i ustalić haplogrupę chromosomu Y jako grupę R1b, potocznie nazwaną celtycką, atlantycką. Także jeśli mamy na każdym polu przekłamania, no to tutaj musimy się z tym pogodzić i już się nie denerwować, nie wkurzać. No jestem ciekaw tych wyników, które będą podane do publicznej wiadomości, tak? Nie będą. Znaczy, no to ja też bym chciał. I one już, on to się ciągnie, ja w tym siedzę już 20 ponad lat. To tak samo jak z samochodami koncepcyjnymi. Kiedyś mi się spodobał jeden bez kierownicy, tylko taki miał dwa drążki, że w przyszłym roku, nie? A wiesz, ja to zakodowałem, a tu w ogóle przyszły rok nie następuje, dwa lata później, nie, 10 lat później nie następuje i tak nas cały czas mamią tym. Tak samo z tymi badaniami. Mamy przecież katedry, prawda? Mamy rząd prokościelny, który mógłby się dogadać z Wawelem czy z katedrami i porobić te badania, a tu nie licho. Także to łączy się z ostatnią pracą też zamieszczoną przez Artura Lalaka Ciemnogród, kiedy tam dokładnie pokazuje, jak no, te rody sobie z palucha tam tworzyli. Także tu mówię ci, na razie cicho sza i żadnych próbek nie robimy. Mieli zebrać 500, zebrali 30 i z tego powiedzieli, że połowa jest zanieczyszczona. Nie wierzę w to. Takie rzeczy po prostu nie uwierzę. Dlaczego? Bo my mówimy o okres przed 1000 lat, 900 lat, a nie mówimy o okresu mumii egipskich, prawda, czy jakichś innych jeszcze. Oczywiście, że te badania trzeba dograć, ale w końcu powiedzieć prawdę, że tutaj mamy, żeby w podręcznikach historii uczono o okresie okupacji Polski w 966, a nie początku państwa polskiego, a tak nas uczą. Ale to ma ścisły związek właśnie ze wszystkimi dziedzinami nauk. Jakokolwiek byś nie ruszył. I zobacz, śmieją się, że mówimy o alternatywnej wiedzy, alternatywnej nauce. To może taka dziwna nazwa jest, ale co nam pozostaje? Musimy to wszystko brać w swoje ręce i badać. Jak mówimy o zdrowiu, czy mówimy o medycynie, to my nie... Zauważ, że oni nas banują, jak mnie zablokowali teraz na Facebooku. Ja tylko zamieściłem post tam o tym... jakiegoś lekarza, który coś tam o Pfizerze mówił, że w ogóle testów na ludziach nie robi. I oni nie pozwalają o tym. Czyli jest jakby nie ma tej wolności słowa, czyli ktoś się czegoś tak jakby obawia. Tak samo tutaj dostają grant i naukowcy zamiast to badać i oni takie głupoty, nie? Że chcą ludziom mówić, że nie ma próbek. W Polsce, kiedy tyle rodów szlacheckich było, tyle jest katedr, tyle kościołów jest, prawda? Krypt. Nie potrafią tego zbadać. Bo by się okazało faktycznie, że to ci wszyscy, którzy zarządzali tym państwem, to nie pochodzą z tych terenów, tak? Tak. I powiem ci, co ciekawe, że ja nawet obserwowałem anomalie dziwnie zachowujących się Polaków w stosunku do innych Polaków. I geny to pokazują, że jeśli nie jest R1A, tylko jest jakaś inna, to powiem ci, że im się ciężko zasymilować do dnia dzisiejszego, nie? Nawet jak oni tu przybyli 1500 lat temu, czy 1000 lat temu, to zobacz, że gen jest niezmienny. To jest ten rdzeń informacyjny i pomimo, że to z jednego pnia, to no jednak nie jest to samo. Ale czy to znaczy w takim razie, że
istnieje gen terytorialny, w sensie takim... Nie. Nie terytorialny, tylko chodzi o... Ale tęsknoty terytorialnej, może w ten sposób. Może tak być, no. Czyli no, na przykład... jakby miejsce pochodzenia, tak, przodków jest naszym, jakby miejscem genetycznym, tak? Czyli jakbyśmy się urodzili w Nowej Zelandii, to byśmy tęsknili za Nową Zelandią, mimo to, że 8 pokoleń już minęło. Mogłoby tak być, to wszystko zależy od tych układów rodzeniowych. Jeśli masz raku w raku, to tym bardziej byś tęsknił do... Czwarty dom jest domem macierzy, matki. Mhm. Czyli jak ludzie dzwonią do mnie i mają raku w czwartym domu, czyli węzeł, to ten czwarty dom matki jest to po prostu bardzo ważny. Ale zobacz tutaj, stara mapa Herodota i ona tu wszędzie pokazuje Scytię, praktycznie w całej Europie. 430 rok przed Chrystusem. Hiperborea, to ciekawe. Tak, to są te północne wiatry, Hiperborejczycy, nie? Tutaj byli. To doktor Woźny o tym mówi, że na północy istniał ląd, który się nazywał Oriana Hiperborea, tak? No to on tu jest. On tu jest. Ale zobacz, że tu w ogóle Bałtyku nie ma. Nie? To były jeszcze czasy, kiedy ta woda do Bałtyku mogła faktycznie nie płynąć. I zresztą zmiany tych terytoriów, wiesz, rzeki się pojawiają, morza gdzieś. Tutaj też była, stare mapy pokazują, że ziemia pomiędzy Wielką Brytanią a Europą nie ma tego Morza Północnego, tylko jest normalnie dolina. To wszystko była jedna wielka Scytia i Celtowie. Ale ostatnio taki, mówiłem o tym historyku szkockim, który, on jest przekonany, że Scottish pochodzi od Scyt. To jest ciekawy koncept. Bo jak oni nam te alfabety pozamieniali, to my czytamy już, u nas C to jest C, to jest święta litera C, a nie K. To już mówiłem o tym, nie? W ostatnich odcinkach. A oni mają syky. Bo C łacinicy czytają jako K, nie? No ale zobacz, że na starych mapach Celt pisany jest przez C, na tych młodszych mapach jest przez C, a na starszych jest przez K. Kelt. To byli Keltowie. No, są Kielce z tą nazwą powiązane też. Ale jeszcze na północy Szkocji też są miejscowości Kelt na K. Bo to jest moment, kiedy oni, ten łacinicy, Cesarstwo Rzymskie stworzyło łacinę dla armii rzymskiej, żeby miało łatwo posługiwać się jakimś wymyślonym, stworzonym językiem na potrzeby okupacji, wiesz? I dlatego oni narzucali ten język, to był język okupanta, nie? Narzucali, w ogóle ten język był nieskładowy, całkowicie się... My go w genach nie mamy. My, wiesz, mówisz coś, to czujesz, że to jest ten, że to nie jest ten twój język. No i tu masz R1A, czyli ona, widzisz, plus 50%, bo ty pytasz o to terytorium, ale obecnie no, najwięcej skupiska tych genów jest tutaj, w Polsce. I zobacz, że tutaj już się to wszystko zmienia. Jeszcze Kirgistan tam ma 60%, północne Indie, to jest ta cała rodzina Braminów, też do dzisiaj ma R1A, czyli też tam nasi byli w Azji, nie? Scytowie azjatyccy, scytowie europejscy. No i tutaj zobacz, pojawiają się ślady tych genów, tych przodków moich w różnych regionach świata. Czy to będzie Norwegia, Gotlandia, Dania. Nie ma różnicy. Pokazuje to tylko to, że to też badali tych Wikingów, nie? Że do dzisiaj myślą, że Wiking to jest nazwa jakiejś nacji, a tak naprawdę była to nazwa społeczności zajmującej się wyprawami, podróżami, nie? Takimi rzeczami. Walką też. No. Koniec strachu przed chorobami. Mamy dla Ciebie bezpieczny preparat o skutecznym działaniu przeciwzapalnym. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii z mądrością natury powstał X8. Unikalny suplement stworzony na bazie ksantohumolu, flawonoidu chmielowego. Badania dowiodły, że ksantohumol ma silne działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, a nawet przeciwnowotworowe. X8 przywraca organizm do homeostazy i uruchamia naturalne procesy zdrowienia. Megavena, new natural technology. A genetyka to jest przewspaniała dziedzina nauki, która pokazuje mutacje genetyczne właśnie w danym czasie, kiedy ktoś przychodzi na świat. I jeśli my mówimy już o genach, to my mówimy o całej medycynie szeroko rozumianej. Rozumiem, że tutaj nie ma przypadku, że królowa nauk to była astrologia i od niej to wszystko, żeby ją zrozumieć. Także to dzisiaj w tym odcinku poruszyliśmy bardzo ważny element, który pokazuje, że
jak będziesz się fokusował na matematyce, to może dojdziesz tam szybko, będziesz te działania, zrozumiesz tą terminologię, ale całości nie obliczysz tego wszystkiego, bo nie znasz klucza po prostu, nie? Masz za mało wiedzy. Krzysiek, no ale to dlaczego właśnie nauka nie idzie w tę stronę? Skoro tutaj jest, no to poszlaki wskazują, że tutaj być może istnieje jakieś źródło wiedzy, które należałoby, no wiesz, zgłębiać, tak? Bo widać, że to się jedno z drugim łączy, to dlaczego nie idzie się w tę stronę? Dlaczego nie odkrywa się prawdy? No? No bo to się kończy, ta epoka ryb. No cały czas o tym mówimy, nie? Że właśnie dany czas, to co pokazywali u Adama Małysza, było to 6 lat od 2000 do 2006, możemy porównać do tej naszej ery 700 lat, takiej długiej. A u niego było tylko to 6 lat. Ale już w tych 6 latach wszystko się udawało. I tak samo my żyjemy teraz, jesteśmy na granicy, kiedy odchodzi już, tendencja odchodzi, nie? Czyli zauważę, że wszyscy ludzie chodzą jak zaprogramowani, jak jakieś zombie. Czyli mówią tak, zachowują się tak, śpią też tak, nie widzą. Inni ci, co się wybudzili, oni się sami dziwią, jak oni tego mogą nie widzieć, nie? Jak mogą w ogóle w to wierzyć? Mogą, bo są pod wpływem programu wiary. Taki jest układ, jest taki w przedziale tej epoki ryb, która się już kończy. I zauważę, jak się kończy, no to zaczyna się epoka tego typu dociekań, badań. No, nie możemy powiedzieć ludziom, mówimy dzisiaj 100% prawdy, czy Aleksander Woźny też tak nie może powiedzieć, czy Emil Piasecki, i to nie ma w tym nic złego, prawda? Ale też nie zwalnia nas z tego, żebyśmy o tym nie mogli mówić. Bo my nie mamy, zobacz, że my jesteśmy w najtrudniejszej sytuacji, bo my nie mamy dostępu do grantów, do tych wszystkich naukowych publikacji i badań. Jak się Jezu, tam, co by to było, jakbyśmy mieli? Do patentów, do tych wszystkich innych rzeczy, czyli musimy się posługiwać logiką i takim zdrowym, rozsądkowym kojarzeniem faktów, bo tam to zostało, ale to jest najbardziej fascynujące. Na przykład mnie to najbardziej pociąga. Jak tylko wyczuję, że coś nie działa, albo ktoś nas tutaj nie do końca, no to jeszcze bardziej w to wchodzę i szukam tego. Krzysiek, no ale dobrze, to w takim razie powiedz mi, bo ci zaprogramowani zombie, mówisz, istnieją, czyli są ci, którzy się nie budzą i nawet się nie obudzą, nie mają szans na to. To absolutnie całkowicie normalne, to musi nastąpić wymiana pokoleniowa, tak? Po prostu słabszy musi odejść. Zawsze tak było w naturze. Tak, że słabszy, który sobie nie radzi. A tak, to jest taka selekcja. Ze środowiskiem naturalna. Musi odejść. Tak. Dlatego to jest selekcja naturalna i ona jest wszędzie, nie tylko w środowisku. To jest w duchowym, jak i fizycznym, bo masz na dwóch frontach, nie? Jeśli teraz ktoś podaje się na wiarę wszystkiemu, a to już nie jest okres sprzyjający wierze teraz, nie? Tylko bo teraz jest. Żeby ludzie nie myśleli, że ja mówię o kościołach, bo tutaj akurat to jest element, który się wpisuje. A ja mówię o wszystkich. Ale kościołów religii jest setki, tak? I to każdy ma. Nie, to ma chodzi swoje. Ogólny. To, co jest na wiarę brane, możesz mieć naukową wiedzę też. Mhm. Tytuły naukowe, czy jakąś teorie naukowe. Przecież o genetyce od 1958 roku, to nie byli pewni, że to jest 1:1. Dziedziczysz, jesteś kopią swoich rodziców, że dziedziczysz 100%, a teraz się okazuje, że epigenetyka mówi: nie, to jest tylko mały element procentowy. Przenosisz tych kopię tych genów. A reszta jest zależna od Ciebie, jest wolna wola w genach. To od Ciebie zależy, czy Ty wyjedziesz stąd, czy będziesz spał na żyle wodnej ileś tam lat, czy będziesz po prostu nie mógł, kobieta będzie wiecznie te dzieci poraniać, prawda? Tylko dlatego, że nie lubi zmiany i ona wiecznie w tym domu, gdzie te ciężkie żyły wodne są, to wiesz, no musi mieć tą wiedzę, coś zrobić. Dlatego no ważne jest, żeby coś zmieniać w tym życiu. I to teraz jest ten okres, żeby po prostu ludzie sami zaczęli myśleć. I ja widzę u ludzi, że coraz więcej, zwłaszcza młodych ludzi, zadaje trudne pytania, co mi się to bardzo podoba, i zaczyna sama myśleć, nie dostaje tej papki telewizyjnej, prawda? Program do głowy nie dostaje, bo program telewizyjny to nawet gazetę ktoś kupuje, idzie zombie do kiosku, mówi: dzień dobry, czy można nowy program? Tak pasuje do siebie, nie? No to jest ten program, żeby nam programować, co mamy myśleć. Geolokalizacja by nam pokazać, co nam ma podsunąć, prawda? Jak ty mieszkasz we Wrocławiu, to
Ty, po co będziesz tam szukał, co siedzi w Nowej Zelandii na Tasmanii? Co ci to interesuje? Tu masz wiedzieć, co jest we Wrocławiu. Nie? Tak, ta sztuczna inteligencja, powiem ci, to jest dla mnie naprawdę zastanawiające, bo czasami rozmawiam o rzeczach takich, wiesz, no, o których nigdy nie rozmawiałem, za 5 minut wchodzę gdzieś tam w telefon czy do komputera i już mi się wyświetla reklama na temat tego, co, no, o czym ja rozmawiałem. To, no właśnie, właśnie. To jest ciekawe, co nie, jak chcą dojść do naszych zainteresowań, tak? I tutaj jest, jak się promień światła kształtuje, tworzenie kształtu fali dźwiękowej czy światła w zależności od środowiska. Czyli rodzisz się, którego się urodziłeś? Grudniu, 26. Czyli wtedy twoje geny się dostosują do tego środowiska w Polsce, wtedy gdzie się urodziłeś i to są cechy, i dlatego się mówi, że to są cechy tego danego okresu. Możemy to nazwać, że to są okresu strzelco-koziorożca. W zachodniej będzie to koziorożec, tu strzelec, nieważne. Tylko chodzi o to, że one są dostosowane do tego, co się w tym okresie też dzieje, nie? Dlatego mówi się, że osoby urodzone wtedy i wtedy to bardziej idą w to albo w tamto, albo wiesz, no i to o to chodzi tutaj, że te geny szybko mutują. I te właśnie chromosomy, które ci pokazywałem, nawet przez mija 30 pokoleń, nagle w 31 pokoleniu już jakiś chromosom się zmienia. Albo jak wiesz, że na przykład u Murzynów ktoś rodzi się murzyniątko tam z niebieskimi oczami, to one się boją, bo tam wiedzą, że to są jakieś spowinowacenia i tam się ich boją tych. Albo albinos, tak? No, albo albinosów, no. Tak. Oni tam zabijali nawet. Ale no to, Grzesiek, ja wyznaję taką wiedzę, chociaż nie mam oczywiście na to dowodów takich materialnych, że faktycznie dusza, wybierając sobie ciało, do którego ma zejść, no to muszą być jakieś parametry tego ciała, tak? Czyli jeżeli chce przeżyć coś, no to musi sobie wybrać ciało, które będzie jakby predysponowane do dodanych zadań, tak? A ta predyspozycja, no to jest właśnie narodzenie ciała w danym miejscu i przestrzeni. No na przykład jest jakaś spragniona dusza, która przychodzi i chce doświadczyć duchowości, religii, dom ducha, strzelca, za granicę. No to najlepszy przykład to jest tego Nika. Rachu ma od razu w 9 domu, wtedy kiedy się rodzi, czyli rodzi się 4 grudzień 82, 6.35 Melbourne. Mhm. Koniec świata, nie? Na końcu świata. Ale zobacz, węzeł północny układa się wtedy, żeby doświadczać domu 9, religii, duchowości, bo on mówi o tym cały czas, nie? O tej wierze. No ale też to jest dom nóg, bioder, i Ketu ma domu rąk, trzeci dom, nie? Przerobiony dom rodzeństwa, komunikacji, ale z drugiej strony ten sam węzeł Rachu jest w znaku bliźnią, czyli z powrotem na ręce i tutaj z powrotem na nogi strzelec, czyli jakby takie koło się zamyka tutaj, kręci, raz tak, raz tak. No a on tak, no, także tu układ jakby pokazuje mu, że w tym środowisku, dzięki temu, że nie ma rąk, nie ma nóg, jeszcze bardziej go popcha w stronę tutaj tego ducha i wiary. No bo musi człowiek, żeby egzystować też w takim ciele, bez rąk i bez nóg, to inny każdy na jego miejscu by się załamał. Musisz mieć wiarę, nie? Także ta wiara, no ona nie jest elementem złym, tak samo w astrologii nie ma nic, ani nauka nie jest elementem złym, tylko chodzi o równowagę tutaj, zrozumienie tego wszystkiego. Znaczy generalnie chodzi o prawdę, co nie? Bo to, o prawdę, tak. Tak, bo to nie chodzi o to, czy ktoś ma rację, tylko co jest prawdą, a co nie jest prawdą. No ale też zależy, każdy może mieć też swoje prawdy. To też jest takie głębokie, filozoficzne też. Ale na przykład miałem taki teraz pana buddystę z praktyką 20 lat buddyzmu, który musiało dojść do takich jakichś dziwnych problemów w życiu, z rozwodem właśnie, żeby on zobaczył, bo on strażnik, bo strażnicy się też nie odpuszczą, bo ostatnio mi ktoś pisał, żeby pytał się, który to był ten odcinek o tych strażnikach, czyli widzów to zainteresowało, bo to też jest, no to dla mnie to jest bardzo ciekawy koncept tych strażników, bo nam się wydaje, że damy radę wszystko sami zrobić. Że sami, tak, że my na wszystko mamy wpływ, no bo niby tak jest też, ale my musimy wiedzieć,
że my dookoła mamy samych kontrolerów, nie? Że oni stoją na straży naszej drogi. Niewiedza tego naszej drogi powoduje to, że wskakujesz do tej rzeki pełnej chaosu i tak ona cię sama niesie, nie? Same te rzeczy się wydarzają. Do żadnego rozwodu by nie musiało dojść, do żadnej choroby, czy zawału serca, czy raka nie musiałby dojść, do niczego by nie musiało dojść, gdybyś tylko znał schemat tej gry, prawda? I tu ci strażnicy to są, nawet możesz nie podejrzewać, kto to może być. Może być to twój zawistny sąsiad, może być to twoja kochanka, może być to twoja żona, twoja córka, twoje dziecko. Urzędnik skarbowy może być twoim strażnikiem. No każdy, dlatego że każdy umiejąc ich umysły ludzi podświadome, wiedzą dokładnie, jaki ty masz godzinę, minuty, tylko że oni tak nie przeliczają, tylko dokładnie po wyglądzie wiedzą i czują, jaki ty masz układ i cel. Czyli na wyższym poziomie, na poziomie pozacielesnym, tam jest wszystko dograne, oni się tam dogadują, to nie strażnicy... Tak, tak, tam my to nie umiemy... Grają rolę po prostu, tak. Nawet mówię ci, aktorzy, to tak w tym filmie 13 piętro, nawet aktorzy, kot, Tomasz Kot, który gra religę, ma Rachów Citrze, a Citra to jest religii księżyc, nie? I nawet tu dochodzi do, że aktorzy grając z jakąś znaną osobę, tego aktora, który ma cel, żeby zrozumieć cechy tej nakszatry, zbliża go, żeby zagrał tą, czy ktoś mu tam wyznacza to, reżyser czy coś, grasz tego, nie? Albo Piotr Adamczyk gra papieża, nie? Bo rezonuje to z tym. Także to oni stoją na straży. To jest logiczne, bo muszą być jakieś połączenia, musi być jakieś połączenie, nie wiem, emocjonalne czy wyglądowe. No to jest logiczne, że muszą być ze sobą jakby spokrewnieni astrologicznie, tak? No dzisiaj miałem, powiem ci przykład. Dzisiaj miałem datę osoby, pani z innego kraju, dalekiego, 9.9.81. I wysłałem informację, taką ciekawostkę, bo jeszcze 10 minut wcześniej potwierdzałem jej, że tego samego dnia dzwonią osoby z tej samej bajki. I ja nawet wykorzystuję tą informację, że jak ktoś nie zna dokładnie minut, to ja już wiem, że te osoby, wcześniejszy rozmówca mnie naprowadził, że to może być gdzieś tutaj. I ja do tej pani ślę informację, bo zadzwonił pan, który był 9.9., minutę po niej. 9.9.81. Dokładnie taka sama data. Dzień, miesiąc i rok. Dokładnie taki sam księżyc. Rachu był w tym samym znaku. Różnica była niewielka. Znaczy była, no bo wiadomo, to są inny kraj, prawda, też. Ale jednak podobieństw było też bardzo dużo. I te podobieństwa to jest właśnie to, o czym tutaj mówiliśmy. Nasze geny odczytują dokładnie środowisko, czyli jak masz ascendent w baranie i masz notorycznie bóle głowy, nie? Gorączki czy tam bóle głowy, zatoki i wyemigrujesz do Stanów, to już nie masz tego barana na ascendencie. Czyli już nie masz tej tendencji, która to może powodować. Nie? Także tu my mamy na to wszystko wpływ. A nawet jest coś takiego jak astrokartografia, która pokazuje ci twoje miejsca. Znaczy miejsce, to w zależności kto co lubi. Ale miejsce takie, gdzie tych spraw sądowych, tutaj będziesz generował więcej konfliktu z urzędnikami, ja mieszkam w takim miejscu, ja bym codziennie sprawy przygotował, bo ja tą niesprawiedliwość, to mam bzikę na tym punkcie, kiedy oni nas tak w konia robią ze wszystkim. Każą płacić i podatki, a tu ani drogi, ani śmieci na czas niewywożone i to wszystko. I faktycznie tak jest, bo sprawdzałem. Grzesiu, no nic innego nie pozostaje, jak się przeprowadzić. Pojechałem do tych Stanów i zauważyłem taką rzecz, że staję bardzo wcześnie wyspany, a tu tego nie mam. Zresztą to są inne energie, ja nie wiem, że to są złe, tylko tu brakuje życiowej energii, bo to jest miejscowość, to jest wioska i jest po prostu przewaga starszych osób, wiesz, przewaga. I mi to przeszkadza właśnie, że to ma przełożenie na brak kina, brak basenu, brak teatru, no bo no to tak byś... A kiedy byś miał czas do kina i teatru chodzić, jak ty cały czas? Ale nie chodzi już o mnie. Nie chodzi. Ja się cieszę, że mam te lasy tutaj i sobie z wilkiem swoim pochodzę. Tylko chodzi o dzieci, nie? Mm-hmm. No, że węzeł trzeci, ja mam w trzecim. A to już jest komunikacji. To nie ma być dom izolacji, tylko to ma być dom komunikacji z ludźmi.
i nawet miasta większe, nie? Takie jak te Londyn, czy Kraków, czy jakieś Warszawa, chociaż tutaj za bardzo mam awersję do takich miast, bo to jest, wiesz, niby masz to doświadczać, a no ale, ale nie, jak jest przewaga dużo starszych osób, to takie saturnowe energie, to są takie, jakby cały czas gra muzyka jakaś molowa taka, wiesz, depresyjna, nie? To mniej więcej tak to można odnieść do, że wszyscy ze sobą są, wszyscy są smutni, nikt się tu nie uśmiecha i to jest dla nich normalne, nie? To jest dla nich normalne. No i tak, jak jedziesz do tego miasta innego i widzisz innego rodzaju energię, tam się wszyscy uśmiechają. Właśnie we Wrocławiu tak jest, tam się ludzie do siebie na ulicy uśmiechają. No właśnie, no i... To jest ciekawe. No. I dlatego to, ja to nawet rozmawiałem z córką, też mówię, ty nie widzisz tutaj, jak spotykasz kogoś, koleżanki, one faktycznie, one ze wszystkiego są niezadowolone, smutne, nie ma tej energii życiowej, nie? Żeby je popać, tu nic dla dzieci, dla młodzieży nie ma nic, nie? Dla dzieci, no to jeśli, ja tylko mówię, to nie chodzi, czy jest coś dla dzieci, czy dla młodzieży nie ma, tylko jeśli nie ma, to masz wiedz o tym, że jest przewaga takich energii, które będą przyciągać podobne energie i no już tak jest. I to już tak jest. Dlatego tu w tych genach, w tych domach 12 musi być równowaga.